Lokalny program grantowy powiatu oświęcimskiego i gminy Kęty to możliwość uzyskania dofinansowania grantów do 6 tysięcy złotych przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu i grupy nieformalne, czyli wystarczą 3 osoby, które chcą wspólnie coś zrobić i już mogą aplikować o środki. Kolejna edycja tego programu udowadnia, że warto. Dzieją się rzeczy różnorodne, włączające mieszkańców, a pomysłodawcy inicjatyw realizują swoje marzenia. To, co dla nas jest kluczowe, to żeby to była odpowiedź na lokalne potrzeby. Żeby to nie był po prostu jakiś pomysł, który może być zrobiony gdziekolwiek, tylko właśnie związany z daną społecznością. A jeśli chodzi o projekty rozwojowe, czyli skierowane na wzmocnienie organizacji pozarządowych, no to z kolei to musi być ściśle związane z tym, co dana organizacja chce wzmocnić, rozwinąć, żeby tą ofertę swoją rozbudować. Nie dałoby się bez tych pieniążków, to dużo kasy kosztowało. Nie dałoby się zorganizować, ponieważ to było wielka festa, to Dzień Świętoziemniaka, to i byli z prezydium, i była orkiestra. No wydaje mi się, że na pewno byłoby to bardzo trudne. Tutaj musielibyśmy zaczerpnąć jakieś środków od osób prywatnych, a to wiadomo, że w tych dzisiejszych czasach, można powiedzieć, że po covidowych, byłoby to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych zrodziło się w naszym powiecie z potrzeby. Zauważyliśmy, że organizacje pozarządowe są chłonne aktualności, chłonne wiedzy i postanowiliśmy takie centrum utworzyć. Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Oświęcimskiego jest to program, na który złożyły się i współfinansują wszystkie gminy Powiatu Oświęcimskiego, jak również Fundacja Biura Inicjatyw Społecznych, która finansuje połowę tego programu. Wspieramy, konsultujemy organizacje po pierwsze w kwestiach również zarządzania, w kwestiach prawnych, księgowych, również uczymy je, jak pozyskiwać inne źródła finansowania, bardziej zaawansowane. Można się zgłosić do nas, do Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych, ale mamy również i swoją grupę na Facebooku. Staramy się być w każdym miesiącu przynajmniej, albo przynajmniej raz na żywo, spotkać się, mieć dyżur konsultacyjny w każdej z gmin powiatu. Bardzo się cieszę, że ten pomysł jako pierwszy w Małopolsce zrodził się u nas i tym się chwalimy. Jesteśmy z tego bardzo dumni.